Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, a tak naprawdę pierwszym na wersji 3.7.1 coś tam gry Unturned i dużo się zmieniło. Bardzo dużo się zmieniło. Jeżeli nie widzieliście tych wszystkich patch notesów, no to jesteście troszeczkę w plecy. Jest nowa mapa, jest to Kanada, jest ona jeszcze niedokończona, ale już wygląda naprawdę fajnie. I możliwe, że wkrótce będzie jakiś taki projekcik właśnie z tą grą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz mam ochotę po prostu sobie pograć i tyle. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Co chwilę są nowe update'y, także gra cały czas się rozwija i to, co widzicie, nie zawsze oznacza po prostu... O, na przykład ostatnio, kiedy grałem, w ogóle nie było skilli. Teraz już skille są. Informacje, dobra. Crafting to wiadomo. O, można... Są podzielone na tego, na części. To jest moja postać. Wygląda jak typowy goły cwaniak. Dobra, ja sobie chciałem iść do Manitoba. To jest mapa Kanady, nie wiem, czy o tym mówiłem, chyba już mówiłem. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Unturned, bo to jest taki bardziej testowy odcinek, tam chyba gościu szedł, to możecie zostawić łapkę w górę, to wtedy będę widział, że wam się podoba seria i wtedy coś ogarniemy. Może na serwerze... Ojku, czy ja w dobrą stronę idę? No właśnie, idę kompletnie w złą stronę. Ontario. Ontario jest jednym z największych miast. Jest jeszcze Saskzewle. Dokładnie. Jest jeszcze to miasto. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, jest to takie połączenie DayZ i Minecrafta. Tak w skrócie można opisać DayZ, bo dlatego, że są zombiaki, a Minecrafta, bo zobaczcie sobie na ten styl graficzny. Mi coś takiego nie przeszkadza, ale wiem, że niektórym może, także no hej. No właśnie tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, możecie zauważyć, są nowe chmury, nowa mapa. No wszystko jest nowe, optymalizacje poprawili. Nowe itemy dodali, jakieś bronie, różne inne rzeczy, crafting, ratata, tworzenie postaci. No jest naprawdę, wow, czy ktoś tutaj sobie po prostu domek buduje, czy jak to wygląda? Czekajcie, bo ja właśnie shiftem, aha, stamina mi się szybciej kończy o wiele. Pamiętam, jak sobie grałem na poprzedniej wersji jakiejś, to jeszcze było tak, że stamina naprawdę starczała na długo. Wow, ktoś tu sobie domek buduje. Fajne. Jest oczywiście czat głosowy pod altem. O, widzicie? Zapala się znaczek. Czekajcie, tam jest zombiak. Ok, widzimy zombiaka. Zobaczymy, czy wygram tą walkę i expa dostanę i będę mógł się rozwijać dalej. Ale najpierw, zanim tam pójdę... Pamiętam też, jednym minusem było to, tej nowej wersji... Gwoździe, nie chcę gwoździ. Że jeszcze wiecie, nie wszystko było zrobione i na przykład niektóre pomieszczenia były kompletnie puste i kompletnie nic w nich nie było. I to były miasta. Dobra, ja nie chcę z zombiakami walczyć, bo one nie będą zbyt przyjaźnie do mnie nastawione, niestety. Czekajcie, o, możemy sobie pomachać, poddać się i tak dalej. Możemy się skradać i wtedy zombiaki mają mniejsze prawdopodobieństwo, że nas wykryją. Możemy się czołgać oczywiście. No całkiem ciekawie jest to zrobione. Oczywiście jeżeli biegamy, to jest największe prawdopodobieństwo, że coś nam się stanie. Czekajcie, tu jest baza militarna, tu z tego co wiem jest zamek. W sumie ja bym sobie poszedł do tego zamku szczerze. Tylko czy mi się będzie chciało iść tymi dróżkami? Dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że coś się wydarzy ciekawego, bo to jest tak jedna z tych gier, w których albo się dzieje coś ciekawego, znaczy tak, gramy sobie godzinę i przez 5 minut dzieje się taka akcja, bo albo giniemy, albo zabijamy. I mniej więcej tak to tutaj wygląda. Dobra, pójdę sobie na razie do tego miasta, może później. To jest jakiś randomowy serwer europejski na tej najnowszej wersji. To nie przywiązujcie się do niego. Czekajcie, mogę sobie drzewo? Nie, potrzebuję się gierki. No nie wiem. Którędy? A, to będzie gdzieś tu. Sorry, że tak zamilkłem, ale myślałem, że ktoś idzie, jak to ktoś tam, powiedzmy, za oknem. Okej, tu się pociąg wykoleił. Tam też powinny być jakieś dropy, ale widzę, że jest dużo zombie, także nie. Bo później one trudno zgubić je. Długo trzymałem dosyć agro na nas. Także okej, zbliżamy się do miasta, tutaj oczywiście będzie od cholery ludzi, znaczy na serwerze jest 8 ludzi na 16, ze mną jest 9, ale Właśnie większość ludzi się skupia w takich miastach dużych, w poszukiwaniu, tak jak ja, jakichś itemów. Także zobaczymy. Mogę się skradać, przecież nie wiem po co. Tu jest farma, tak? O, nie byłem w tym mieście chyba jeszcze. Z tego... No ja... Ej, wow, tu... To są farmy duże, to nie jest miasto. Aha, to jestem tu po raz pierwszy. Tu jeszcze nie byłem. Czyli ja byłem zawsze w tym mieście. Ontario. Okej, ale piękne te farmy. Naprawdę ładnie wyglądają. Welcome to English no griefing with permission. Okej. Zobaczymy. Aha, i chciałem wam zakomunikować, że będę na IEM-ie Intel Xtreme Masters 2015 w Katowicach. Fajnie, bardzo się cieszę. Jest to zasługa w głównej mierze Hogatego i będę o tym pewnie mówił jeszcze w 50 innych filmach, że jestem i że to jest zasługa Hogatego. Okej, nie wiem co tam jest, czy to jest zombiak, czy co? Mówię, to jest taka chilloutowa gierka, fajnie pograć w nią ze znajomymi, co wam polecam. Zobacz... Wow. Halo? Czekajcie, już wam pokazuję moją postać. Inwentory? Ha, mam piękne spodnie, ale nadal nie mam tego. Czekajcie. Nadal nie mam jakiejś bluzki, koszulki, czegokolwiek. Czekajcie, czy ja w tym domku byłem, czy ja po prostu wszedłem do tej stodoły? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale jest tutaj trochę rzeczy, które możemy przeszukać, także będę chciał to zrobić. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli wam się on spodoba. Możecie... reflinki są w opisie. Bez potwierdzenia oczywiście. O, samochód jedzie. Tak. Czy on tutaj jedzie? W tą stronę, czy jak? Tam są zombie. Samochód jechał, widzieliście? Dokładnie coś takiego. Dobra, chwila. Aha, i to jest tak. Zawsze kiedy na nagraniu przychodzi sobie listonosz i gościu właśnie mnie zabił. Gracz jakiś mnie zabił. Fajnie. Naprawdę fajna rzecz, tak umrzeć sobie. I gdzie ja jestem? W tym samym miejscu? Nie, jestem w ogóle gdzie indziej, ale jestem blisko miasta, także postaram się tam iść. No właśnie to jest tak. Zostawiam sobie grę, bo listonosz zawsze przychodzi na nagraniu. Aha, może dlatego, że ja zawsze nagrywam od rana. Okej, nieważne. I co się okazuje? Zabijają mnie. Fajnie. Nie wiem dokładnie, czy zostałem zabity przez zombie, czy gracza, ale wydaje mi się, że przez gracza, niestety. Chociaż nie miałem żadnych przedmiotów, także nie jest mi aż tak smutno, że za chwilę będę płakał, że straciłem postać w grze. Nie, bez przesady. No, także widzieliście, znaczy nie widzieliście w sumie akcję w Unturned. Różni ludzie nazywają tą grę, ja lubię sobie ją tak po angielsku zaakcentować. Unturned. Dobra, tu mamy jakąś małą wioskę, której nazwy nawet nie potrafię przeczytać. Jestem taki kurde... Chciałem już powiedzieć brzydkie słowa, ale się oczywiście powstrzymuję. Angel? Nie wiem. Nieważne. I... Mant Team. Aha, to jest pewnie jakaś nazwa gracza. Spoko. Niech będzie. Ja sobie idę główną ulicą, jakby nic mnie nie obchodziło. W ogóle fajne są dźwięki. Jakieś słyszę ptaki, a ptaków nie ma w grze. Heh. To są właśnie gry robione przez takich ludzi. Są dźwięki lasu, a jest bardzo mało drzew. Nie no, ale twórca ma chyba 15 albo 16 lat. Jak to zaczął robić pierwszą wersję tej gry, to miał 14 lat, także sobie pomyślcie. Ja na przykład mam 14 lat, nie zrobiłbym takiego czegoś. Wow! Ej, ja doszedłem do Ontario, a ja nie chciałem tutaj. Znaczy chciałem, ale tu jest dużo ludzi i mogą być duże problemy, ale jest dużo zombie. Dobra, spokojnie zobaczymy, czy uda mi się przeżyć w tym mieście chociaż parę minut. Okej. No właśnie był problem, o widzicie, są puste po prostu domy, bo to nie jest jeszcze do końca wszystko zrobione. Mówię, codziennie jak sobie wchodzę na Steama, codziennie jest jakiś update do gry, a to wprowadzają różne przedmioty, a to coś tam, także no gra się rozwija bardzo dynamicznie zresztą, także polecam śledzić jej rozwój. O, kamienie, no super, no to nie jest to, czego poszukuję. Czekajcie, pójdę sobie tutaj, żeby mnie ten zombie nie zagrował. Tu mam nadzieję, że nikogo innego nie ma. Dobra, mamy kolejnego zombiaczka. Może za chwilę się z jakimś pobiję, jeżeli znajdę jakąś broń do walki wręcz. To zobaczymy. English? Englando? Okej. I czy tutaj będzie także pusty dom? O, dobra, tutaj mamy już oznaczenie, wiecie... Okej, medycyna, ale może być wszystko ograbione, bo to są rzeczywiście takie duże miejsca, gdzie każdy zagląda. Tutaj pamiętam coś było. Aha, no nic w sumie nie było. Niestety, czyli co? Kolejne puste pomieszczenie. No ale fajnie to wygląda, są łóżka i tak dalej. Wiadomo, to jest taki styl minecraftowy trochę. Jakiś komputerek. Okej, tutaj nic nie ma. Dobra, tam pójdziemy sobie do tego budynku. Oj, zagrowało coś na mnie? Nie, nie, za chwilę powalczymy sobie ze zombiakami, bo już czuję tą moc. Ale zobaczcie, ludzie sobie budują normalnie w sąsiedztwie miasta domki. Aha, bo tu, dobra, nie można niszczyć bez pozwolenia, okej. Także to jest wszystko zrozumiałe. My pamiętam na starej mapie na farmie się osiedliliśmy, także było naprawdę ciekawie. Wow, tu idzie jakaś... jakiś kawałek autostrady. Fajnie. Fajnie, że ktokolwiek... Może... Czekajcie, półki! Nie ma nic, są ja... O Jezu, zombie się zagrował na mnie. O, idzie po mnie. Dobra, gdzie ty jesteś? Okej, siema. Dobra, klepa! 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 O, widzicie jak dostał? O, i plus 4 expa. I teraz już wam pokazuję. Bierzemy sobie tak. I mamy różne rzeczy. Random boost. Co? Aha, nie wiem co ja właśnie What? Dobra, coś sobie dodałem. Random boost. Okej, dodał mi losowe rzeczy. I mamy kolejnego zombiaka. O. Dobra, to jest chyba pojemnik na taki magazynek, czy coś w tym stylu. Dobra, w banku coś jest? Nie no, po prostu trafiłem na kompletnie ograbione miasto. Bo pamiętam jak już nagrywałem sobie wcześniej, tylko tego nie wrzuciłem. To normalnie miałem przedmioty, broń zdobyłem i tak dalej. U Hogatego nawet na odcinku bez problemu udało nam się zdobyć te przedmioty. Także niestety trafiłem na taki serwer. Ale wiecie co? Mam do was pytanie, czy chcielibyście, żebym nagrywał lokalnie, że tak powiem, czyli postawił swój serwer i tak dalej. Jasne, nie będzie innych wtedy ludzi, ale przynajmniej będę miał lód. Takie coś za coś. O, pamiętam jak w tym budynku byliśmy. Czy to w tym było? I nic kompletnie tam nie było. Ale czekajcie, mamy deski i mamy taki pojemnik. Okej, tu... O. Mamy linę! Oła, dobra, dostałem. Nie podoba mi się to. Ale tu coś było. Pamiętam. Tu coś było, tylko co? Można wejść? Nie, nie można wejść do tego pojemnika. Chyba kiedyś można było wejść. Znaczy kiedyś, niedawno. O, znaczy do tych kontenerów. O, tutaj nic nie ma, nie ma. I zombie za mną idą. Nieciekawie. Okej, tutaj też nic nie ma. No kurde, na razie trafiłem jakieś gówniane rzeczy, które nie są mi do niczego potrzebne. No deski, po co mi deski, skoro ja potrzebuję broni. Mamy toporek. O wilku mowa. Dziwne, że przedmioty leżą na ulicach. O nie. Ej, no zabił. Zostałem zabity przez zombie. I oczywiście zaczynamy na wybrzeżu. Tutaj można, pamiętam, zacząć. Jest wtedy całkiem fajnie. Ale dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Pokazałem wam mniej więcej jak beta wygląda. No, to jest alfa, beta. Beta to jest. Żeby do niej dołączyć, musicie posiadać specjalny kod. Kod macie napisany w komentarzu. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, odcinku gry Unturned. Hej!